Witam. W najbliższą niedzielę usłyszymy kolejną przypowieść z Ewangelii świętego Łukasza. Pan Jezus tym razem opowiada nam o bogatym człowieku i o pewnym żebraku. Pozwólcie, że wam przeczytam tą przypowieść, przypomnę. Żył pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. No, bogaty człowiek, wiadomo, codzienna uczta, codzienna zabawa. Żebrak leżał pod jego wrzodami, prawdopodobnie sparaliżowany, nie mogący się ruszać, o czym świadczy fakt, że psy przychodziły lizać jego wrzody. Nasycić się odpadkami ze stołu. Prawdopodobnie chodzi tutaj o chleb, którymi bogacze wycierali sobie ręce. Nie było wtedy takich serwetek, jak dzisiaj mamy, tylko jadło się rękami mięso, biorąc je do rąk i następnie ręce były tłuste, więc się wycierało je o chleb. Chleb też wygląda jak kebab kupujemy na przykład, to w takim chlebie nam ten kebab sprzedają. Nie jest to ten polski chleb kruszący się taki, tylko są to jakby takie placki, więc te placki się wycierały ręce i się to rzucało psom i właśnie prawdopodobnie Łazarz też wśród tych psów, które się żywiły tymi odpadkami, karmił się w ten sposób. Obaj zmarli. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w otchłani pogrążony w mękach podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie, zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mu język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę. Teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A oprócz tego między nami a wami zioni ogromna przepaść, także nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może, ani stamtąd do nas się przedostać. Przerwę znowu na chwilę, żeby powiedzieć następna istotna rzecz. Żydzi 2000 lat temu uważali, że człowiek cierpiący, człowiek chory, to jest człowiek grzeszny. Jeżeli ktoś cierpi, to cierpi za jakieś swoje grzechy. Natomiast ludzie bezgrzeszni to są ludzie, którzy są bogaci, którym się powodzi, którym się dobrze dzieje. Tutaj Pan Jezus w tej przypowieści pokazuje, że nieprawda, nie tak jest. Nie każdy cierpiący cierpi za swoje grzechy. Można być człowiekiem dobrym, pozytywnym, cierpiącym i nagroda za to nas czeka w niebie przyszłym, że będzie ta Boża sprawiedliwość, ale ta Boża sprawiedliwość nie zawsze jest w życiu doczesnym, że czasami musimy na to zaczekać. Więc to już było pewne rewolucyjne przesłanie w czasach Starego Testamentu. Właśnie ten bogacz, który pewnie przez współczesnych mu ludzi był uważany za człowieka jakiegoś wybranego przez Boga, dlatego że miał bogactwa materialne, tymczasem tu się okazuje, że po śmierci on się dostał do miejsca cierpienia. Łazarz, bogacz dalej prosi Abrahama. Tamten rzekł: proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mego ojca. Mam bowiem 5 braci, niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzy. Kolejna rzecz właśnie. Trwoga to do Boga. Jest takie polskie powiedzenie, które jest bardzo prawdziwe, że po prostu jeżeli się nam coś źle dzieje, jeżeli mamy problemy w życiu, jeżeli jest choroba, to wtedy sobie przypominamy o Panu Bogu. Wtedy modlimy się do Boga. Tak było też i w moim życiu. Ja też w moim życiu byłem od Boga dość daleko. Mimo że byłem nominalnie katolikiem, nominalnie chrześcijaninem, to ten Bóg gdzieś tam był schowany z tyłu, nie zawracałem sobie nim wiele głowy. Przyszła choroba dziecka, miałem bardzo chore dziecko przez wiele miesięcy
I to był początek mojego nawrócenia. Wtedy się pierwszy raz zacząłem naprawdę modlić. Natomiast ludzie, których nie spotykają żadne nieszczęścia w życiu, to często żyją tak jak ten bogacz z tej przypowieści. Miał proroków, miał prawo, miał Mojżesza, ale go to nie interesowało. Pewnie przechodził jakieś tam rytuały żydowskie. No, mieszkał w państwie religijnym. Wszyscy wtedy przestrzegali pewnych rytuałów. Natomiast tak naprawdę to nic nie zrozumiał z tej nauki, którą Mojżesz starał się przekazać. Nic nie zrozumiał z tego, co prorocy starali się przekazać. Żył z dnia na dzień, ciesząc się ze swojego dostatku i grzesząc każdego dnia. I teraz odbiera zapłatę za to swoje życie. Dlatego jest ważne w naszym życiu, żebyśmy my się też nawrócili, póki jest czas, póki jeszcze mamy na to czas, żebyśmy słuchali tych Ewangelii nie na zasadzie takiej, że wleciało nam jednym uchem, wleciało drugim, tylko naprawdę starali się zrozumieć, co Pan Jezus nam chce przekazać, bo teraz jest właśnie czas, teraz jest czas na to, żebyśmy zmienili swoje życie. W momencie śmierci, która może być zupełnie niespodziewana, bo bogaty człowiek mówi, poślij Łazarza do domu mojego ojca, mam jeszcze 5 braci, z czego można wnioskować, że i jego ojciec, i jego bracia ciągle żyją jeszcze, więc jego śmierć pewnie była niespodziewana w jakiś sposób, przedwczesna. To może spotkać każdego z nas. No nie wiemy, jak długo, dłużej będzie nam dane żyć, więc ważne jest, żeby się nawrócić teraz. Inna ciekawa rzecz w tej przypowieści jest taka, że występuje tutaj postać mająca konkretne imię. Mówię oczywiście o Łazarzu. W przypowieściach nigdy żadne osoby występujące tam nie mają imion. Jest jakiś ślepiec, albo 10 trędowatych, albo podróżnik, który został napadnięty, i jakiś ksiądz, który przechodził, jakiś lewita, kapłan. Nigdy nie ma imion. Właściciel winnicy, robotnicy w winnicy. Natomiast to jest jedyna przypowieść ze wszystkich, jest ich bodajże 33 przypowieści w Piśmie Świętym. To jest jedyna przypowieść, gdzie postać występująca w tej przypowieści ma imię. Jest to Łazarz. I nie jest to przypadek. Wydaje mi się, że właśnie Duch Święty dlatego natknął świętego Łukasza, czy w ogóle Pan Jezus dlatego opowiedział o tej przypowieści, podając konkretne imię, żeby nam wskazać na pewien fakt. Tym faktem oczywiście jest to, że z Biblii wiemy, że w tamtych czasach żyła rzeczywista postać imieniem Łazarz i był to przyjaciel Pana Jezusa, człowiek, którego Pan Jezus bardzo kochał, brat Marii i Marty, który zmarł i którego Pan Jezus przywrócił do życia. Więc mamy też przykład w życiu, że człowiek powrócił ze zmarłych i na taki niezwykły czyn wydawałoby się, że wszyscy faryzeusze, wszyscy religijni ludzie Izraela powinni natychmiast się nawrócić, powinni natychmiast zobaczyć, że Pan Jezus jest Mesjaszem, że jeżeli Pan Jezus potrafi dokonywać tak niezwykłych czynów, że przywrócił z krainy zmarłych człowieka po 4 dniach od momentu śmierci, człowieka, którego ciało już się zaczęło rozkładać, bo wiemy z Ewangelii świętego Jana, to jest w 11 rozdziale bodajże opisane, że już smród się wydostawał z tego grobu, w którym był pochowany Łazarz. Jeżeli Pan Jezus taką osobę potrafi przywrócić do życia, to nie jest to zwykły oszust, to nie jest to zwykła osoba, to jest ktoś niezwykły, ktoś, kto ma nadzwyczajne dary. Może by było za wcześnie jeszcze, by faryzeusze zrozumieli, że to jest sam Bóg we własnej osobie, ale przynajmniej powinni zrozumieć, że to jest Mesjasz, na którego czekali od kilkuset lat. Natomiast reakcja faryzeuszy była taka, że wtedy postanowili go zabić. Dlatego jest ważne, żeby te osoby powiązać ze sobą. Właśnie w przypowieści o Łazarzu Pan Jezus mówi ustami Abrahama, że jeżeli ktoś nie słucha proroków i nie słucha Tory, nie słucha tego, co ma do powiedzenia Mojżesz, to na
nawet jak się ktoś powstanie z martwych i przyjdzie im powiedzieć, to mu nie uwierzą. I potem mamy taką sytuację analogiczną, w rzeczywistości tak się zdarza. Z martwych powstaje Łazarz, świadkami tego są wszyscy faryzeusze i nie wierzą, mimo że mają Mojżesza, mimo że mają proroków, mimo że mają tak niesamowity cud, to nie wierzą, bo tak są zatwardziałe ich serca. Tak samo jest w naszym życiu, bo oczywiście te przypowieści, cała Ewangelia dotyczy też naszego życia. My mamy całą masę cudów, jesteśmy świadkami całej masy cudów. Mamy pewne cudy w swoim własnym życiu, doświadczamy. Mamy też takie rzeczy jak całun turyński, jak ojciec Pio, który żył w naszych czasach, no zmarł całkiem niedawno, który dokonywał niezwykłych rzeczy. Takie rzeczy jak obraz Matki Bożej z Guadalupe, takie rzeczy jak cud odrośnięcia nogi, który opisał Vittorio Messori w książce pod tytułem Cud. Doskonale udokumentowany cud. Te cuda się zdarzają wśród nas i równocześnie mamy takich ludzi jak Dawkins, który wręcz pisze w jednej ze swoich książek, że nawet gdyby statua Najświętszej Marii Panny betonowa zaczęła ruszać do nas ręką, to by znaczyło, że atomy się w niej tak ułożyły, że ten beton się zaczął ruszać. No jest to człowiek, który jest w stanie uwierzyć we wszystko, byleby to nie było Bogiem. Po prostu religijnie podchodzi do życia w sposób antyreligijny. Tak samo też jest w naszym życiu. Po prostu my mamy Ewangelię, mamy czytania co niedzielę w Kościele, mamy doskonałe kazania, mamy słowa Pana Jezusa. Sami możemy wziąć Ewangelię, sami powinniśmy wziąć Ewangelię i czytać te słowa. I ciągle to po nas spływa jak woda po kaczce. Wchodzi to nam do ucha jednym uchem, do głowy, wypada drugim uchem. Ale w momencie, jak będziemy na łonie Abrahama, w momencie, jak spotkamy Pana Jezusa twarzą w twarz, to będzie za późno, żeby odmienić nasze życie. Teraz jest ten czas, żeby odmienić nasze życie. W tej chwili się możemy nawrócić, tylko w tej chwili. No, dlatego Kościół nam przytacza te przypowieści, dlatego ja o tym mówię, że po prostu nie możemy zwlekać, nie możemy czekać, bo po to mamy Ewangelię, po to mamy słowa Pana Jezusa, żeby odmienić nasze życie, naprawdę, żeby podjąć tą decyzję o zmianie naszego życia. Ja o Łazarzu pisałem parokrotnie, więc poniżej zamieszczę też linki do tych tekstów i naprawdę zachęcam każdego z Was, łącznie ze sobą, bo każdy z nas potrzebuje nawrócenia, żeby się zastanowić nad własnym życiem i zastanowić się, czy nie podjąć decyzji, żeby żyć dla Pana Boga, żyć dla Jezusa. Bo w momencie, jak właśnie Pan Bóg powoła nas do siebie, a powoła nas wszystkich, powoła nas Łazarzy i powoła nas bogaczy, wszyscy staniemy przed Panem bardzo szybko, wkrótce. Obojętne, czy mamy dziś lat 80, 50 czy 15. Ten koniec jest naprawdę bliski i to dzisiaj jest czas na nawrócenie się. Tak serdecznie wszystkich do tego zachęcam i serdecznie wszystkich zachęcam do przemyślenia sobie dzisiejszej przypowieści. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.